Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnej części rozgrywki w grze Liars of Fear, część druga, bo to jest kontynuacja. Jesteśmy tutaj, gdzie żeśmy poprzednio skończyli. That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. Captain Baines, the food. It's gone. Co tu możemy zrobić? Skoro nic nie możemy. O, tutaj nie. Niestety nie, tędy też nie przejdziemy. Ale tu możemy wejść. O. Znowu coś się dziwnego dzieje. O, tu już zamknięte. Coż to za dziwny stwór, widzicie to? No i co mam teraz robić? Czekać, nie czekać? Może sobie tutaj przycupnę? No ale on chyba nie chce nigdzie pójść. To jest w tym wszystkim najgorsze. O, tu mamy otwarte drzwi, fajnie. Dobra, zamykamy. Dobra. Zamknięte. Tylko co dalej? Ha. No i co mam zrobić teraz? Wszedłem tutaj. Zamknąłem się i se siedzę, tak? No fajnie. Nie no, muszę tutaj chyba wyjść, no bo co mogę zrobić? To mi nic nie da tutaj siedzenie. No i dorwał mnie niestety. Chcesz, żeby sobie stwór poszedł? On na to wychodzi. Na to wychodzi, że sobie stwór poszedł. Nic nie możemy dalej zrobić.
Ale po drodze tu jeszcze były jedne drzwi. O właśnie. O, jak tu biało wszędzie. Coś to za artefakty dziwne. Drzwi jakieś. Da się przez nie przejść, czy niekoniecznie? Coś chyba niekoniecznie, albo może czy jakiś sposób to dostroić? Tu klucze jakieś, teraz może? O, jest klucz. Patrzcie. Mamy klucz. Czyli musimy cofnąć sobie z powrotem na drzwi. Coś takiego? Nie. Jeszcze nie to. Tu już jest koniec. Tu są klamki. No weźmy te klamki. Czy się uda coś? Nie. To chyba nie to. No to jak nie klamki, to co? O, może to. Tak, to są zwykłe już drzwi w tym momencie. No, ale co nam to dało? Ho. Klamki. Drzwi. Klucze. Pojawiło się coś na tym, na stoliczku? Nie. Nic tu się nie dzieje. Spróbujmy to. To też nic. Niby drzwi wypukłe, ale... A może tu w ogóle się dalej nie da przejść, tylko trzeba szukać innych drzwi. Klucz żeśmy tylko pozyskali. Spróbujmy tutaj. Nie, zamknięte. Tutaj nic nie ma. Ha. Tu jest ten projektor. Tu jest, gdzie żeśmy się chowali przed tym stworem. A tu jest, gdzie żeśmy weszli. Nie, no musimy tamtędy. Znaczy tutaj coś musimy wykombinować, tylko że ja pojęcia nie mam co. To jest jakby wszystko. O. Nie. Nie to. Klucze. Drzwi. Klamki. Drugie drzwi. Dobra, zacznijmy od tych drzwi. Ale... No co ja mogę tu zrobić? Skoro nic nie mogę zrobić. Żadnej interakcji.
Ale patrzcie, już te drzwi zostały, jak żeśmy podeszli do nich, widzicie? O. Może to? Teraz podejdźmy. No nic się nie dzieje póki co. A, bo te drzwi nie mają jeszcze klamek. Czyli dobra, żeśmy drzwi już jak gdyby stworzyli. Teraz musimy pójść szukać tej klamki. Klucze. A po kluczach powinna być klamka. Czekajcie, weźmy jeszcze te klucze. I podejdźmy teraz. Czy tu się coś zadzieje? Bo kluczy żeśmy zgarnęli przecież. Nie, nic się nie dzieje. Tu są klamki. O! Udało się. Patrzcie. Taki motyw tu był. Możemy sobie zadzwonić. No i co dalej? Oprócz dzwonienia. Coś tu jeszcze. No nic, idziemy na razie tędy. Zrobić. Niby coś tu jakaś interakcja jest, a nie do końca wiem jak z tego skorzystać. O. Jakby serce u tego, ale nie mam pojęcia co dalej. No dobra, chodźmy tu. Nie, tu zamknięte. Chodźmy dalej w takim układzie. O. Kolejna kajuta. Co możemy tu zrobić? O. Coś możemy. Klucz mamy kolejny. Patrzcie. Nie, to kartka. Myślałem, że klucz. Od starszy oficer ochrony do całej załogi. Z powodu doniesień o ginących zapasach jedzenia jestem zmuszony wprowadzić zaostrzone środki bezpieczeństwa. Od dzisiaj jedzenie będzie racjonowane indywidualnie dla każdego członka załogi, a magazyn z zaopatrzeniem będzie nieustannie strzeżony. No tak. Zobaczmy, co jest w drugiej szafce. Kurczę, tu ciężko się jakoś... przełącza. Nie, tu nie ma nic ciekawego. Tu jest jakaś książka, jakieś coś, no nic. Czekajcie, czy ja się wracam przypadkiem? Tak. Wracam się, pogubiłem się w kwestii kierunków. Tutaj nie wiadomo co jest, bo tu tak ciemno, że nic nie widać. O, jakiś stwór. Obejrzyjmy go sobie dokładniej. Zniknął. Tu jest mądrość. 303. Do góry, no dobra. 303, pamiętajmy, bo do czegoś pewnie będzie to można wykorzystać.
Coś tu tak... O! Świecące oczy dzieciaka jakieś widzę. Get up, quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Jakaś busola. No już nie, wal gościu. Schodzimy. Schodzimy w dół. No i co? Gdzie myśmy spadli? O proszę, coś to za cudo. Taniec robotów. Ha. Co one tu robią? Jestem strasznie ciekaw. Ręka jako wskazówka. Dziwne to trochę. Tędy nie mogę się dostać. Oczywiście. No dobra. Tutaj co my mamy? To jest w ogóle zagrodzone. Dobrze, no to chodźmy tutaj w takim tu układzie. A, tu zamknięte. Ale tu otwarte. Co tu możemy zrobić? O, tym się obraca, patrzcie. Jakie cudo. Dobra. Aha, czyli tu możemy prawo, lewo. I teraz... Czekajcie, to trzeba złożyć tę łamigłówkę jakąś, tylko jak teraz? O! O! I teraz? Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Tylko co nam to dało? O. Nie bardzo wiem, do czego jest ta dźwignia. Powiem wam. Co, tutaj nie ma co tego przestawiać, bo jest dobrze. Skoro jest dobrze... A nie, czekajcie, czegoś jeszcze tutaj, coś tu jest jeszcze nie tak. Moment, moment. To na dole ta kreska mi się coś nie podoba. Tak, chyba. Tak, tak będzie dobrze. Tak, tak to powinno być chyba. Chyba.
co teraz? Interakcji już tu żadnej nie możemy wywołać. Jakby zegar zaczął chodzić. Już nic zrobić nie możemy. Czyli co, możemy chyba na górę tylko wyjść, tak? Tu jakaś szafa. No działa. Tu działa to dalej. 0008. A, tu mogę przestawiać. 00 na 08. O co chodzi? Dwanaście, 38. 14, 38. Osiemnaście, 38. Dwadzieścia sześć na 38. O co tutaj, come on. A, u góry, poczekajcie, bo tu są jeszcze jakieś na... A nie, czekajcie, tu jest dziewiątka jakaś, nie. Czy mi się zdaje, na tym... Na tym naokoło. Czy tu są jakieś cyfry jeszcze? Nie, no tych cyfr nie ma. Jedne są na 24 u góry. Co tu z tym można zrobić? Nie bardzo rozumiem. Tu nic się nie zmienia. Ale tu się zmienia. U góry pisze 24. 25. Powiem wam, że nie wiem, o co tu chodzi. Rozpierdzieliło się chyba. 00 wyresetowało. 12.38. Czyli to, co było na początku. A, to jest ile trzeba dodać, żeby wskoczyło w 30, było dało 38. Dodałem 10, z 12 zrobiło się 22. Dobra, trzeba kolejne 10. A, nie mogę 10. No to dajmy 6. Nie można 10, to dajmy 6. I teraz dajmy jeszcze raz 10. Aha, nie można 10. No dobra, no to 2 razy po 5. Czyli 5 też już nie można wykorzystać, bo już 5 było. Dobra. I teraz jeszcze 2.
i rozwiązane. Rebus. O kurczę. Aha, bo tu muszą się trzy żarówki zapalić, a na razie się dwie palą, dobra. Mamy 24 i co zrobić, żeby było 70, tak? No to lecimy z tym koksem. Najpierw bijemy dziesiątkę. Tu mam 34. Teraz bijemy dziewiątkę, tu mam 43. Ósemkę to mam 51. Siódemkę to będę miał 58. Cóż, szóstkę chyba trzeba, no bo co innego wymyślę. 664. I co teraz? Brakuje nam 6. Czyli co? 1, 2 i 3 chyba. Albo 4 i 2. Na przykład 4 i jeszcze 2. Dobra. Jest. Udało się. Ale co to zmieniło? O, kwiatek. Fajnie, dobra. Zagadka matematyczna została rozwiązana. Nie bardzo wiedziałem na początku, o co chodzi, no ale w końcu się udało. Tylko co z tego? Tylko co z tego? Skoro tu dalej nic nie możemy. Tu mamy zamknięte cały czas to. Tu jakaś lawa. No nie wiem, co tu z tym. O, skąd oni się tu wzięli? Górnicy, jak gdyby. O, nie ma ich? Dziwne. No man is an island, but one can become a vessel to carry within a flame of another. O. Tu żadnej interakcji wywołać nie możemy. Cóż, idziemy dalej. Co to? Hmm.
Co ja mam tu zrobić? Chyba nic. Byłem na statku. Jestem w jakiejś kopalni. Nie wiem, co to w ogóle ma znaczyć. Winda pusta. A teraz? Już nie pusta. Szybko wskoczyli, nie? Aha, czyli jedziemy na powierzchnię. No dobra. Zobaczymy, kiedy znikniecie. No i jesteśmy na miejscu. No i co? A, tędy mam A, musiałem się odwrócić, żeby zniknęli, widzicie? Jak zrobione? Tutaj ktoś leży. A my pójdźmy sobie tą drogą właśnie. Tu są te trzy żarówki, które nam się świeciły tam. Ale tu więcej nic chyba zrobić się nie da. Tu są jakieś drzwi. Oczywiście zamknięte. No nic, idziemy do światła. No i co? My tu nawojujemy. Kolejna jakaś maszynownia? O, zamknęło się. Słabo, słabo. A tu co? O. I co ja mam zrobić z tym stworem? O. Patrzcie. No i co, pożarło mnie? No pożarło, ewidentnie. Zamknięte. Idziemy dalej. Tu jest, się zamyka. Tu nie mogę w tu iść, bo to mnie zaraz pożre. Dobra. Co tu się dzieje? Coś się... Dzieje się coś. No tak. Można było się tego domyśleć. Dobra. Wiatrak. Tędy, gdzie ja się dostanę? Ha. Gdzie ja tu jestem? Niech mi ktoś odpowie. Nie da się przejść, bo tam zatarasowane coś. Woda. O, tu coś jest.
Poza naszym światem jest jeszcze drugi, ukryty, za przesłoną czarnej mgły. Żyją w nim pradawne istoty, nieśmiertelne, wieczne. Chodzą wśród nas, pozostają niewidoczne, chyba że zechcą inaczej. Chyba że cię wybiorą, śmiertelnika, pionka w ich okrutnych igrzyskach, zabawkę, która bawią się, póki nie minie ich kaprys, póki się jej nie pozbędą. Nie słuchaj ich, nie graj w ich gierki. Cena jest zbyt wysoka. Strzeż się, ty, który masz wielki talent i umiejętności, strzeż się, ty, przed którym odsłonili swoje prawdziwe oblicza, czeka cię tylko obłęd i śmierć. Czasami coś zostaje porzucone, przedmioty o przerażającej formie i zagadkowym przeznaczeniu. Strzeż się ich, albowiem są one manifestacją tej złowrogiej obecności. No tak, wzięliśmy to. No dobra. Aha, tędy nie można było. No to spróbujmy tutaj to otworzyć. I wyjść. O, do góry można iść, dobrze, idziemy. Już mam dosyć tych podziemnych wynalazków. O kurde, czekajcie. Raz jest co innego, raz jest co innego. Nie wiadomo, co tu się dzieje tak naprawdę. O. Z powrotem na dół? Nie, no już nie chcę na dół. Chcę już do góry iść. Już mi się dół znudził. Słuchajcie, tu się zamknęło. No dobra, skoro nie ma wyjścia, to idziemy na dół. No tak, pobite talerza. Czekajcie, tu coś leżało. Ogryzek. A to z pewnością. Z pewnością nie jesteśmy tu sami. Są jeszcze szczury. O. Zamknięte. Jakieś skrzynie? Coś to jest? Co to tak? O. O. Było to ruszać? Oh, it stinks. But it looks like someone took a bite. No. Or something. Come. Let's not wait for it to come back. No więc właśnie. Jakieś psy? No dobra. Idźmy na górę. O kurde, patrzcie, jaki żyrandol.
Gdzieś tu coś się otworzyło. Tu zamknięte, tu zamknięte. O! Piesek na nas padł. Ale tu jest jeszcze coś otwarte, tylko że tu nic nie widać. No ale dobra, skoro to otwarte, to idziemy tutaj. O, znowuż jest to, co było. Tu już nie możemy oczywiście wejść, tak. Jakbym nie zgadł. No i co, zżarło nas? Zżarło nas. Słuchajcie, szczerze powiem, nie mam koncepcji na rozwiązanie tej łamigłówki, bo cokolwiek tutaj nie robię, ja już próbuję od dłuższego czasu, to efekt jest właśnie taki, że mnie ten stwór pożera, zabija. Także jeżeli macie jakieś pomysły na to, jak się stąd, jak to rozwiązać, jak przejść dalej, to napiszcie proszę w komentarzach. No i zobaczymy, co nam się uda rozegrać w kolejnym odcinku, bo naprawdę, no nie wiem, jak to przejść. Którykolwiek bym drogą nie szedł, czy jedną, czy drugą, to muszę dojść do tego samego punktu, czyli do tego, nie wiem, stwora robota przed ten kielich tutaj. No nie ma żadnej innej możliwości, żeby gdziekolwiek tutaj skoczyć się nie da. No te maszyny w jakiś tam sposób pracują, także też się po nich przejść nie da. Tu są po drodze jakieś jabłka, nie wiem, o co z tymi jabłkami chodzi. Ani pozbierać ich nie mogę, ani żadnej interakcji też nie ma. No nie wiem, naprawdę nie wiem, jak tutaj sobie z tym poradzić. A jak się zbliżam do niego, no to widzicie, właśnie taki jest efekt. Także kochani, żegnamy się w tym momencie. Po prostu podpowiedzcie, co ewentualnie można zrobić, żeby przejść tego dziwnego stwora. A tymczasem pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału, łapkowania, komentowania. No i mówię, jeżeli macie jakąś koncepcję, to piszcie w komentarzach i spróbujemy to wdrożyć w działaniu. A tymczasem, no to chyba tyle by było ode mnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się. No i do spotkania w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się rozwiązać ten rebus. Trzymajcie się. Cześć.